idealnie puszyste, mocno czekoladowe, no i oczywiście pyszne. Zapraszam, róbcie razem ze mną. Hej, hej, z tej strony Ilona. Dzisiaj robimy mocno czekoladowe ciasto. Bardzo szybkie, gdyż zrobię go na patelni. Zaczynamy. Dwa jajka wbijamy sobie do miski. Dosypujemy ksylitol. Ksylitol albo erytrytol, mamy go pół szklanki. Kiedy masa jest już puszysta, zmniejszamy obroty i wlewamy pół szklanki oleju. Następnie przypujemy 1¾ szklanki mąki kukurydzianej wraz z pół łyżeczki sody. Tu najlepiej wsypać stopniowo i powoli wymieszać. Teraz czekamy, aż nam się tutaj dobrze połączy. Dolewamy teraz szklankę mleka. Pół szklanki kakao. Dosypujemy 50 gram gorzkiej posiekanej czekolady. W międzyczasie rozgrzewamy sobie patelnię. I na koniec dosypujemy pół szklanki orzechów zmielonych. U mnie są to orzechy laskowe. Czekamy, aż całość się dokładnie połączy. No i będziemy mieć gotowe ciasto. Kiedy ciasto mamy już gotowe, wylewamy je na patelnię. Patelnia musi być dobrze rozgrzana. Kiedy ciasto mamy już na patelni, posypujemy je dowolnymi owocami, u mnie borówki. Teraz przykrywamy, zmniejszamy temperaturę i pieczemy. Mamy już gotowe na jednej stronie upieczone. Teraz tylko przekręcić
i jeszcze chwila pieczemy na drugiej stronie.